Jak pani to robi, że po tylu przejściach wciąż ma w sobie tyle pozytywnej energii? Wie pani co? Wszystko jest w głowie. Jeżeli chcemy być ofiarami, to będziemy działać jak ofiara i będziemy czekać na profity, które nam przyniosą ludzie, środowisko, będziemy grali ofiarę. Ja postanowiłam nigdy nie grać ofiary. Jest taki fantastyczny film o Stevie Wonderze, który był niewidomy i jego matka powiedziała, nigdy nie traktuj, nie pozwól traktować się jak kalekę. Ona była dla niego oschła. Ja dla siebie też jestem w takich sytuacjach oschła, żeby ludzie nie traktowali mnie, że coś tam się przydarzyło w moim życiu złego. Żeby startować do życia pozytywnie. Bo prawdę powiedziawszy, 90% ludzi zajęte jest swoimi problemami i trzeba uszanować to, że ludzie mają swoje problemy. Jak ktoś mówi, że nie ma problemu, to ja mu nie wierzę. Każdy ma swoje problemy i wydaje mi się, że miarą człowieczeństwa jest to, żeby nie zamęczać sobą, żeby afirmować życie. Ja kocham życie. Ja się budzę rano w moim domu i mówię, Boże, jaka jestem szczęśliwa. Mam przepiękny dom, mam przepiękną córkę, która jest na trzecim roku szkoły filmowej w Łodzi. Mam dużo dostałam od życia, ale sobie sama to wypracowałam gdzieś. Nie czekałam, aż mi to los przyniesie. Ja to sama, ja gnę rzeczywistość w tak zwane desenie, sama nakładam wzór na moje życie i nie czekam na nic. I też nie mam oczekiwań. To jest bardzo ważne. Nie mam oczekiwań. A potem, jak coś do mnie przyjdzie fajnego, to traktuję to jako bonus.